sieć. A nie, nie po nowej koszulce. Sieć, nie, nie, nie stać. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Za mną krowa. Polska krowa. Mleko drogie, chyba pójdę ją wydoić. Dobra, jest tak, przyszedłem dzisiaj, październik, chyba 8. Jestem na pastwisku pszczelim i krowim. Październik, jeszcze się pasą, niech się pasą. Słuchajcie, dzisiaj przyszedłem na pasiekę tylko po to, żeby podmienić korpusy, to znaczy dać dennicę na dół, pod spód. Taki zabieg, więc to zrobię, ale muszę też dać powałkę. Dobrze powiedziałem, powałki, bo tutaj są 4 powałki. Dostałem jakiś czas temu od firmy Voxy, Voxy, link będzie w opisie, do testów powałki. Że zostałem zapytany, czy nie chciałbym. No, pomyślałem, nigdy niczego dla kogoś nie testowałem. Dlaczego by nie? Zawsze to jakieś świeże, inne spojrzenie na sprawę. Więc też z góry przepraszam, bo to było jakiś czas temu, ale no, jakby się wytłumaczyć po prostu, no życie. Więc to nic, bo ja tam coś będę miał przygotowanego, mailowo raczej dla firmy, ale my sobie zrobimy taką jakby drugą turę takiego też testu między innymi, ponieważ ja sobie założę te powałki na zimę do moich 4 uli, więc będą pszczoły zimować na takiej, na takiej powałce. Wszystko sobie znajdziecie oczywiście tam w internecie, cały opis, jest broszurka, jest wszystko, system wentylacji, jest nawet termometr i tak dalej. Co tam będziecie chcieli, to sobie możecie obczytać dokładniej. Ja nie będę jeszcze zachwalał, bo ja nie wiem, co to za produkt. Sam jestem ciekaw, chętnie sobie przetestuję, chętnie może nawet i zostanę przy czymś takim. Chodzi o to, żeby produkt usprawnić, żeby żyło się lepiej. Ale usprawnić go tak, żeby miał korzyści oczywiście pszczelarz i pszczoły przede wszystkim, no nie? No nam już, widzicie, trzymając to w ręku, można by dostrzec na pierwszy rzut oka dwie zalety i wadę. Na przykład widzicie, że jest to przeźroczyste, tak? Widzicie, że jest to lekkie. Ale na przykład kurier w transporcie, to się stało w transporcie, było dobrze zabezpieczone, ale jednak gdzieś uszko wystawało i już nie odkształciło się. Już się w drugą stronę nie odkształci, więc no, będziemy się zastanawiać, co z tym dalej zrobić. Generalnie mi się podobają. Ja zawsze byłem i jestem zwolennikiem prostoty koncepcji, takiej innowacji, takiego czegoś fajnego, takiego modern, wiecie, gdzieś można coś wykorzystać, na przykład w pszczelarstwie i takie patenty fajnie lubię, cieszy mnie to i to też, nawet widzicie, tutaj jest termometr, taki prosty, naklejany, ale wszystko sprawdzimy, założę to i będziemy widzieć, jak te pszczoły będą funkcjonować przez cały teraz sezon jesienny, zimowy do wiosny, na tym, jak i czy mi się to będzie też podobać, jak to będzie wszystko działać. I wierzę, że na pewno się sprawdzi, bo już nie jedna osoba na tym pszczoły trzymała, zimowała i tak dalej. Chociaż ja nie szukałem takich osób, ale ten produkt wydaje mi się, że nie jest od wczoraj, tylko od jakiegoś tam już przynajmniej dłuższego czasu. Tylko nie był może tak, wiecie, promowany, tak mi się wydaje, tak bardzo. Zresztą, no, jak to z ludźmi, no, jedni wolą takie, drudzy wolą takie, no. A to jest jakiś kompromis.
i zobaczymy, czy się sprawdzi. A może się u mnie na przykład sprawdzi i będę zadowolony, czego bym życzył sobie i na pewno producentom, nie? Bo to o to chodzi. Sam jeszcze jestem w branży takiej handlowo, może nie produkcyjnej, chociaż też jakaś delikatna tam produkcja czegoś czasem jest. Także no, chodzi o to, żeby to było fajne dla ludzi. No i ten. Cenowo nie wiem, jak cenowo. Teraz wiecie, jak to jest z cenami. Tydzień jest tak, za tydzień jest inaczej. Także ten. No. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. O. Zmieniłem trochę kadr na pieska. Pieskow. Idę teraz to zrobić. Chcę to zrobić szybko. Nie wiem, może coś wrzucę, jakieś takie nagranie, ale muszę jeszcze trochę drzewek dosadzić. Muszę to zrobić. Pszczoły są nakarmione. Prawie sobie podniosę, zobaczę jaki ten ciężar. I oby w przyszłym roku żyło się lepiej. No, tam sąsiad jeszcze coś tam gramoli traktorem. Dobrze, to zróbmy to. Oczywiście zasada ograniczonego zaufania. Jakieś pszczółki. Trochę os. Dobrze. Szybko zamykamy. Już mamy pierwszy problem, bo zobaczmy, jak to będzie się sprawdzać. No, raczej tak. Pszczoły powinny sobie tu podkitować. Chyba dobrą kupiłem wielkość. W każdym razie zobaczymy. Matki. Czasem się matka tutaj zdarzy i wtedy byłaby tragedia na czymś takim, ale nie widzę tutaj niczego. Ładne pszczółki. Powinien to tu przykitować, jeszcze poprawię gdzieniegdzie i żeby nie trzymać tego po prostu tutaj tak, nie pokazywać tego zbyt długo, żeby nie było jakichś rabunków później, to na razie skończę. Pokażę wam to na przykładzie takiej mniej rozbrykanej rodziny. Widzicie, żeby to wszystko dolegało, musi być idealnie też nadbudowy zdjęte, ale my sobie to czymś, jest tam na tyle miejsca, wszystko jest dobrze przewidziane. Temperatura, jak widzicie, tutaj już się przesunęła na tym wskaźniku i chyba tego nie założyłem na odwrót, nie wydaje mi się, więc pszczółki sobie już bytują na czymś właśnie takim. Dobrze, ja wracam do przekładania, tam pszczoły już się montują do ula, zdmuchałem je dymem, fajne te rodziny, podoba mi się. No zobaczcie. Tak sobie siedzą rodzinki, nakarmione, pięknie sobie tutaj
siedzą. Co jest istotne, żeby pszczoły oczywiście miały możliwość przemieszczania się pod tym plastikiem. To jest bardzo istotne. Ja nie wiem, czy ja bym tu tego wyżłobienia parę milimetrów większego nie zrobił. Przy ulach drewnianych, widzicie, to nie zawsze musi pasować idealnie. Dolegać. Z różnych względów, więc. Ale świetnie widać, zobaczcie, bezinwazyjnie. Temperaturka ładnie rośnie, można sobie ocenić. Podoba mi się patent na termometr, naprawdę spoko. Boję się, że jak przyłożę to czymś, czy to będzie na tyle lekkie, żeby... Widzicie, te pszczoły są tak, no, prawie. Gdzie niegdzie mają bardziej swobodnie, gdzie indziej mniej, żeby nie było tak, że jak przyłożę, o, to już jest ścisne. Więc nie wiem, czy tu pod to coś jeszcze pójdzie, chyba że coś lekkiego, jakaś mata słomiana czy coś. No dobra. Tysięczny grabik został posadzony. Polecam odwiedzić stronę. Musisz to wiedzieć. O, jeszcze jeden. Tak więc do testu w kolejnym filmie krótko, być może jeszcze wrócimy. Odwiedźcie stronę Vox. Zobaczcie, czy wam to pasuje. A te powałki zostaną u mnie do przyszłego roku i w ogóle na stałe, raczej podejrzewam. I będziecie mogli zobaczyć, jak po zimie, jak to się wszystko sprawuje. Więc to tyle. Drzewka wsadziłem. Pszczoły dostały powałki pod spód. Bardzo ciężkie korpusy. Tak tylko szkoda, bo tak jak w tamtym roku, też były doładowane i niestety coś poszło nie tak. Ale pszczoły są po kwasach, są po lekach, więc w tym roku już chyba nie będę męczył. To są wszystko odkłady, to też na plus. Chyba dla warozy szczególnie. Więc to tyle, moi drodzy. Październik, 21 stopni chyba dzisiaj u nas w słońcu, także ciepło. Dla pszczół, jak wiadomo, to niezbyt korzystne warunki, szczególnie jeżeli pojutrze miałyby przyjść na przykład minus 5 w nocy, ale no, co ma być, to będzie. Jak to kiedyś powiedziałem, ciągłe szachy przyrody, pszczelarza i pszczół. Kto komu zrobi szachmat? Także trzeba myśleć. Ja już przegrałem kilka razy, ale jestem jak kot, wracam ciągle. 7 żyć. Jedzie sąsiad do lasu, po drzewo. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!